Szanowni Państwo, w naszej infosferze od kilku lat bardzo dużą popularnością cieszy się pojęcie nędzy morza. Nie jest to być może pojęcie nowe, pojęcie w polskiej geopolityce, w naszej rodzimej geopolityce. Nie jest to być może pojęcie świeże, jest w pewien sposób nawet ugruntowane. Tyle tylko, że jak każdy tego typu termin, po wielu latach wygrzebywany gdzieś z pożółkłych stron, no jest to termin, któremu nadaje ktoś nowe znaczenie. Jest on ponownie wrzucany do debaty publicznej, do infosfery, po to, żeby wywołać pewną reakcję, wywołać pewne działanie, zrealizować pewne projekty. No i tak też jest w tym przypadku. Ten termin Międzymorza od kilku lat wraca, szczególnie w kontekście toczącego się konfliktu ukraińskiego, nieudanej kolorowej rewolucji na Białorusi, no i całego szeregu działań takich, powiedzmy, piętrzenia się tych płyt tektonicznych, geopolitycznych pomiędzy Zachodem a Wschodem, Północą i Południem w naszej części świata. Tyle tylko, że gdybyśmy spojrzeli od strony tej warstwy ideologicznej, no to każdy z nas jest w stanie objąć umysłem, nawet jeśli nie interesuje się geopolityką, czym tak naprawdę jest te Międzymorze, jaka to jest przestrzeń, na czym to ma polegać. Miałby to być związek państw, które pod, nie ma co ukrywać, pod przewodnictwem Polski opierałyby się zarówno Niemcom, jak i Rosji. Dwóm, powiedzmy, podmiotom geopolitycznym. Jest to rozumienie, powiedziałbym, no spóźnione co najmniej o kilkadziesiąt lat, ponieważ po 1945 roku Niemcy przestały być, przynajmniej w mojej opinii, przestały być takim zupełnie suwerennym blokiem, a konflikt na Ukrainie pokazuje, że wpływy Stanów Zjednoczonych są tam tak przeogromne, że trudno jest mówić o samodzielnej, takiej, powiedzmy, biegunowej polityce geopolitycznej Niemiec, być może na polu Unii Europejskiej, ale nie jest to realizowane tak, jak to rozumieli polscy geopolitycy i polscy politycy jeszcze w latach 20. w międzywojniu, kiedy też tym terminem się posługiwano. Podobnie wygląda sytuacja z Rosją. No Rosja w tym momencie nie jest Związkiem Radzieckim, tak jak widziano go wtedy, zagrożeniem niosącym ten kaganek rewolucji na zachód czy do Azji. No jest państwem mającym oczywiście swój ogromny potencjał, swoje interesy, no ale dzielą nas chociażby od niej co najmniej trzy państwa. Z jednej strony jest to Ukraina, jest to Białoruś, są państwa bałtyckie, Litwa, nawet cztery, nawet można by wspomnieć o Łotwie. Więc tutaj no, w samej swoim założeniu na ta myśl międzymorska na tej warstwie ideologicznej można by powiedzieć, że jest pewnym, mówiąc kolokwialnie, odgrzewanym kotletem. Tyle tylko, że zawsze interesuje mnie przy tego typu terminach, przy tego typu dyskusji, no te pole warstwy ekonomicznej, tego, co każdy z nas co miesiąc, z czym się zmaga, z tym, czy mamy na coś pieniądze, czy nie mamy. No i warto jest rozważyć, czy Międzymorze, czy jak mówią złośliwi, Nędzymorze, być może w tym kontekście trzeba by używać tego drugiego terminu, czy Polska jest w stanie realizować ten projekt, być takim biegunem w tej części świata, który jest w stanie przekonać Słowację, Litwę, Węgry, no wszystko, cały szereg tych państw basenu karpackiego, czy państw położonych nad Bałtykiem, czy nad Morzem Czarnym, czy nad Morzem Adriatyckim, czy jest w stanie je do siebie przekonać, tak? Czy jest w stanie udowodnić w sensie ekonomicznym, no bo na tym najczęściej opierają się w naszej części świata relacje międzynarodowe, czy jest w stanie je przekonać, aby, mówiąc bardzo obrazowo, czy jeśli przyjedzie prezydent ten czy inny Rzeczypospolitej Polskiej do Zagrzebia, do Rygi, czy przyjedzie do Bukaresztu, czy następnego dnia nie przyjedzie kanclerz Niemiec, prezydent Federacji Rosyjskiej, czy minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej i po prostu nie przelicytuje polskiej oferty. No i tutaj moim zdaniem w przestrzeni publicznej w Polsce ten temat jest zupełnie pomijany i warto by było rozważyć, warto by było się zastanowić nad tym, czy Polska jest w stanie taki projekt Międzymorza, czy Intermarium, jak niektórzy mówią, czy jest taki projekt w stanie realizować, czy jeśli zadzwoni w takiej, powiedzmy, bardzo teoretycznej sytuacji, ale zarazem praktycznej, czy jeśli zadzwoni prezydent Litwy do Polski i powie, słuchajcie, Warszawa, muszę zbudować elektrownię jądrową, muszę zbudować tory do Was, chcemy handlować, musimy zbudować tory, musimy zbudować 100 przedszkoli, bo tak potrzebuje, no tak jest. No tak tego wymaga od racja stanu na Litwie. Jeśli mam być Wam przychylny, jeśli mam budować politykę, no muszę być u władzy na urzędzie i żeby być na urzędzie, ludzie muszą mieć wybrać, muszę zrealizować jakieś inwestycje. Czy jakiś kredyt,
czy trzeba będzie zbudować tunel przez Tatry, żeby mieć kontakt ze Słowacją czy z Węgrami. No cóż, no moim zdaniem zaczęłyby się w Polsce bardzo duże schody, no i też brak poruszania tej sfery ekonomicznej, tego tak zwanego Międzymorza, no pokazuje, że byłyby z tym duże problemy. No i myślę, że tutaj, jeśli ktoś zaczyna dyskusję o Międzymorzu, zaczyna dyskusję o relacjach międzynarodowych, no powinien raczej zacząć od tego, czy my jesteśmy w stanie coś tym państwom sąsiednim za głosowanie z Polską w Parlamencie Europejskim, budowanie tej frakcji w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach polityki obronnej, przekonywania na przykład, tak jak to robi Polska, przekonywania w dość specyficzny sposób Białorusi, aby nie współpracowała z Rosją pomimo więzów historycznych i przede wszystkim gospodarczych, które łączą Białoruś i Rosję. Czy my jesteśmy w stanie ją przekonać ideologią, prometeizmem? Czy bylibyśmy w stanie przekonać zarówno Rosję, Niemcy, jak i mniejsze państwa tego Międzymorza, żeby były nam przychylne i z nami współpracowały właśnie na polu ekonomicznym? Zaoferować im rynki zbytu, one mogą wtedy otworzyć dla nas rynki zbytu, zaproponować studentom z tych państw studiowanie na polskich uczelniach. No czy to wszystko jesteśmy w stanie wziąć na nasze barki i czy nasze państwo, czy nasza gospodarka, czy nasze firmy, szczególnie z naciskiem na te państwowe, no bo to one mogą wykonywać tego typu projekty podszyte pewną polityką. Ale nie tylko. Czy my jesteśmy w stanie to udźwignąć? No cóż, no każdy z nas powinien się nad tym zastanowić i każdy z nas powinien przemyśleć. I zawsze, kiedy, szanowni państwo, słyszycie temat Międzymorza, czy jak mówią złośliwi, Nędzymorza, przełóżcie to wszystko sobie na kalkulator, na Excela. Ile to kosztuje? Czy my jesteśmy w stanie to zrealizować? Czy być może musimy szukać porozumienia bardziej, powiedziałbym, globalnego, czy nawet międzykontynentalnego? No bo ten świat dzisiaj jest, jaki jest. Możemy się na to zrzymać, ale ten świat jest zglobalizowany i często jesteśmy w stanie uzyskać dużo większą efektywność naszego handlu międzynarodowego, naszych relacji międzynarodowych z państwami oddalonymi od nas nawet o dziesiątki tysięcy kilometrów, a niekoniecznie z tymi najbliższymi, które mają z nami różne zaszłości historyczne, a przede wszystkim nie są z nami kompatybilne gospodarczo, a powinny być, ale to już zależy w dużym stopniu od nas, od polityki państwa polskiego i jego długofalowego rozwoju. Zostawiam państwa z tym dylematem. Jesteśmy na Twitterze, Facebooku, TikToku. Dziękuję bardzo.